Dziś zapraszam Was na najnowsze podsumowanie wieści transferowych. Grzegorz Krychowiak większość minionego sezonu przesiedział na ławce rezerwowych ekipy Paris Saint-Germain. Wydawało się, że najlepszym wyjściem dla pomocnika będzie zmiana klubu w nadchodzącym okienku transferowym. W drużynie ze stolicy Francji jest naprawdę duża konkurencja i wywalczenie przez Krychowiaka miejsca w pierwszym składzie w przyszłym sezonie wydaje się być mało prawdopodobne. Polskiego reprezentanta do siebie chciały sprowadzić dwie mediolańskie potęgi, Inter oraz Milan. Podobno na przeszkodzie stanęły wymagania zawodnika, który w PSG inkasuje rocznie 5 milionów euro. Zarówno Inter, jak i Milan nie są w stanie zagwarantować aż tak wysokich pieniędzy Krychowiakowi, a sam zawodnik podobno nie godzi się na obniżenie swojej pensji. Tak więc jeśli w przeciągu 2 miesięcy nie znajdzie się drużyna, która spełni jego wymagania, to Krycha nadchodzący sezon znów spędzi z ekipą z Parc des Princes. Nie od dziś wiadomo, że FC Barcelona jest zainteresowana sprowadzeniem Marco Verratti'ego. Sam zawodnik podobno również chciałby zmienić otoczenie, problemem są jednak włodarze PSG, którzy nie chcą stracić jednej ze swoich największych gwiazd. Jak informuje hiszpański sport, Barcelona już rozpoczęła poszukiwania ewentualnej alternatywy, gdyby nie udało się sprowadzić Marco Verratti'ego. Początkowo mówiono o jednej z największych gwiazd trwającego obecnie Euro U21, Saulu Niguezie. Jednak zawodnik ten w jednym z wywiadów stwierdził, że nie widzi potrzeby, dla której miałby opuszczać Atletico, tym samym dając do zrozumienia, że najbliższy sezon spędzi w drużynie ze stolicy Hiszpanii. Teraz jednak według sportu Barcelona postara się o kupno Andera Herrery. Hiszpan zanotował udany sezon 16-17. Ponadto wielkim fanem jego talentu jest nowy trener Barcelony Ernesto Valverde. Obydwaj panowie znają się jeszcze bardzo dobrze z czasów pracy dla Atletico Bilbao. W minionym sezonie Artur Borut stracił aż 63 bramki, co jest trzecim najgorszym wynikiem w całej Premier League. Jednak nie do końca cała wina leży tu po stronie polskiego bramkarza, który przecież niejednokrotnie ratował skórę ekipie Bournemouth. Za tak sporą liczbę straconych goli obwiniałbym tu raczej dziurawą defensywę Wisienek, która na szczęście w tym momencie jest już historią. Klub na środek obrony pozyskał Nathana Ake z Chelsea, który jest uważany za jeden z największych holenderskich talentów. Kwota transferu opiewa na 20 milionów funtów, co jest największym wydatkiem w historii AFC Bournemouth. Co ciekawe, już w zeszłym roku ten zawodnik grał dla drużyny The Cherries, wówczas przebywał na półrocznym wypożyczeniu. Według portalu Who Scored za swoje występy miał on wtedy najwyższą średnią ocen w całej drużynie. Z kolei miesiąc temu również z Chelsea do Wisienek trafił Asmir Begovic. Jest to bramkarz, który w przyszłym sezonie zrobi wszystko, aby wygryźć Artura Boruca z pierwszego składu. Konkurencja rośnie także Łukaszowi Fabiańskiemu. Przed kilkoma dniami Swansea oficjalnie ogłosiło sprowadzenie holenderskiego bramkarza Erwina Muldera. W minionym sezonie w barwach Heerenveen zagrał on w każdym możliwym spotkaniu, notując przy tym 10 czystych kont. A na koniec chciałbym Was jeszcze zaprosić na zapowiedź dzisiejszego finału Euro do lat 21, którą wczoraj wrzuciłem na kanał Fortuny. Wielkie dzięki za uwagę, zachęcam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.